Drodzy Państwo, ogłaszam wszem i wobec, że teren Górki, bardzo duży teren, został już bardzo porządnie ogrodzony. Dzieciaki właśnie biegną sobie dalej. Oj, w tym roku to była katorżnicza praca, ponieważ był potworny upał. I w tym upale trzeba było wykopać 700, o jest, co ja mówię, koło 1000 dziur głębokości metra, żeby bardzo porządnie osadzić słupki i pociągnąć ogrodzenia. Nie wszystkie dzieciaki jeszcze się zorientowały, że mają już piękną zieloną trawę przed nosem. No i co? I to jest najważniejsze. Może tam coś będzie widać. Cały teren bardzo solidnie został ogrodzony, bo tak jak Wam pokazywałam, w tym roku poleciały nam ogrodzenia tutaj. Dużo czasu, dużo energii, masakrycznie dużo pieniędzy, ale dzieciaki są bezpieczne i jak wszystkie dzieci wrócą mi do domu z pastwisk, tu ja już będę spała spokojnie, nie będę się martwiła, że nie daj Bóg, pognają gdzieś w Polskę. Ogrodzenia są dodatkowo zabezpieczone jeszcze 3 taśmami takiego specjalnego pastucha, po to, żeby nie rozwalały tego, co zostało z takim trudem zbudowane. Także dzieciaki, no myślałam, że to jakiś galop będzie, ale one wszystkie takie znudzone, nuda. Jak ja się cieszę.